2 lutego swoją premierę na konsoli Nintendo Switch miała gra Mad Carnage od studia Dragaeus Games. To gra logiczna, osadzona w postapokaliptycznym, dieselpunkowym świecie, inspirowanym filmową serią Mad Max. Trzon gry stanowią pojedynki uzbrojonych pojazdów toczone na powojennych pustkowiach. Mad Carnage, poza warstwą czysto mechaniczną, oferuje fabułę opowiadającą historię tytułowego Johna Carnage'a, zmagającego się ze zmotoryzowanymi gangami, które opanowały pustynne bezdroża po Wielkiej Wojnie. Za scenariusz kampanii, składającej się z 20 poziomów, odpowiada Ivan Curry, kanadyjski pisarz science fiction. Historia jest ciekawa i angażująca, jednak sposób jej przekazania z pewnością zniechęca. Kolejne mapy oddzielone są od siebie sporą ilością tekstu, która byłaby za duża nawet dla pecetowej gry RPG, nie mówiąc już o oglądanej na niewielkim ekranie grze na Switcha. Na szczęście niektóre sceny i dialogi prezentowane są również w formie bardzo dobrze wykonanego komiksu, który doskonale wprowadza w brudny, postapokaliptyczny klimat. Mechanika gry jest prosta. Na mapie rozłożonej na siatce i widzianej z perspektywy izometrycznej rozmieszczone są pojazdy dwóch walczących ze sobą stron oraz przeszkody terenowe. Gracze na przemian wykonują akcje sprowadzające się do przemieszczania oraz oddawania strzałów do znajdujących się w zasięgu wrogów. Fizyka poruszania się rozpędzonymi samochodami ma swoje odzwierciedlenie w grze. Promień skrętu pojazdów maleje wraz z prędkością, a tą gracz może sterować poprzez podejmowanie decyzji o tym, jak daleko przemieszczać się w kolejnych turach. Sprawia to, że rozpędzone pojazdy, nie mogąc wyhamować, mogą wjechać prosto pod lufę przeciwnika lub rozbić się na pobliskich skałach. Czyni to rozgrywkę dość trudną i wymagającą od gracza planowania ruchów już od samego początku, tak, aby zbliżyć się i strzelić do przeciwnika, zanim on zdąży zrobić to samo. W grze można spotkać 3 typy pojazdów, różniące się uzbrojeniem i tym samym taktyką walki. Każdy z nich zostaje wprowadzony podczas kampanii wraz z krótką instrukcją. Dodatkowo za zdobyte w misjach części możliwa jest rozbudowa samochodów, pozwalająca na polepszanie sterowności czy modyfikację broni. Grafika w grze, choć bardzo estetyczna, rozczarowuje brakiem trójwymiarowości chociażby samych pojazdów. Dwuwymiarowe efekty i animacje oraz mocno skokowy obrót obiektów przypominają gry sprzed epoki pecetów. Nie lepiej jest z dźwiękiem. Kilka krótkich pętli muzycznych bardzo szybko zaczyna irytować, a efekty dźwiękowe mają tylko po jednym wariancie. Wszystkie wspomniane słabości wyjaśnia jeden fakt. Mad Carnage jest portem z platform mobilnych. Nie został on przy przenoszeniu na Switcha w żaden sposób wzbogacony, przez co wydaje się nieco zbyt mały i prosty jak na możliwości konsoli. Poza adaptacją sterowania na Joy-Cony, nie wykorzystuje on chociażby opcjonalnego sterowania dotykowego czy wibracji. Gra oferuje też lokalny multiplayer. Do dyspozycji gracza jest 8 map, na których można zagrać z komputerem lub znajomym. Jednak w tej formie wydaje się ona jeszcze mniej atrakcyjna. Mad Carnage to gra, która jest zbyt skromna na platformy mobilne, nie mówiąc już o możliwościach Switcha, na którym ukazały się takie tytuły jak Zelda czy Xenoblade. Fabuła i świat przedstawiony są mocną stroną gry, ale niewystarczającą w obliczu braków w oprawie audiowizualnej i szczątkowej mechaniki. Dlatego można ją polecić wyłącznie jako ciekawostkę dla fanów prozy Ivana Curry'ego, których nie zrazi wysoki poziom trudności kampanii fabularnej.